Jeśli woła, książę Iwanie, posłuchaj opowieści, która objaśni twe trudne położenie i ułatwi podjęcie czekających cię decyzji. To historia Thomasa Wilka. Dobrze znam imiona ze wszystkich wielkich rodów, a nigdy nie słyszał o żadnym Tomasie. A anioły ponoć nie kłamią. Jego imię zostało wymazane z annałów Świętego Imperium, ale historia wciąż jest przekazywana z ust do ust. Cóż to znaczy zostać przywódcą, człowiekiem honoru? Był 469 rok siódmego smoka, a rzecz działa się w księstwie Wilka. Tomas, trzeci syn księcia Heinricha, otrzymał zadanie naprawy traktu Sokoła w ramach przygotowań do nadchodzącej wizyty. Kielizanie imperialnych butów jest upokarzające dla rodu i opuścił ojcowski dom bez słowa pożegnania. Choć Tomas uważał, że o trakt Sokoła winien troszczyć się sam Sokół, pojmował zawiłości dworskiego życia na tyle, by wykonać to, co mu nakazano. To przyziemne zadanie będzie równie nudne, co sama podróż. Zaświadczał o jego szlacheckim pochodzeniu i awanturnicy chętnie dom przystawali w poszukiwaniu.
dosyć słabego. Wie co to jest. Nudy, zerwany most był dla nich wyzwaniem równie ekscytującym, co zapasy z dzikim i wygłodniałym gryfem. Poszukiwał drewna na naprawę mostu. Jego szlachetne serce poruszyła historia grupy biednych rolników, którym bandyci odebrali wszystko. Krew Tomasa zawrzała z gniewu. Nie może to być, by poddany wilka tak postawił. Proszę,
bandyci nie stanowili wyzwania dla Tomasa i jego wyszkolonych oddziałów. Porwane córki co do jednej wróciły do rodziców. Rolnicy zaproponowali, że dostarczą drewno niezbędne do naprawy mostu. Lecz Tomas odmówił, radząc im, by raczej wykorzystali je do odbudowy domów i ogrzania izb.